Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj znowu zaczynamy nagrywanie w aucie, a to dlatego, że jedziemy na zakupy, takie wiecie, zwykłe, spożywcze, plus tam kilka rzeczy dodatkowo, muszę na przykład odebrać aptekę, bo zamówiłam sobie leki, no te, które po prostu biorę, gdzie nam tu zaczyna parować szyba, leki, które biorę dla Jasia Neozinę. Widziałam właśnie w Kauflandzie jakieś tam fajne promocje i w Biedronce, więc zajedziemy do tych dwóch sklepów. Dzisiaj odpuścimy sobie Lidla, bo ostatnio cały czas jeździłam do Lidla, a naprawdę bardzo dawno nie byłam w Kauflandzie. Ostatni raz to chyba byłam z Jasiem, jak byłam w ciąży. Nie, byliśmy później jeszcze z małym Jasiem, tak. No ale to i tak mimo wszystko ponad rok na pewno nie byliśmy, jak nie więcej. Także idziemy sobie zobaczyć, co tam fajnego mają. Jakieś tam rzeczy w gazetce widziałam. No a poza tym zawsze wiadomo, że w każdym sklepie inny wybór, więc można sobie zobaczyć coś fajnego, coś innego do zjedzenia, czy tam na przykład też z artykułów, wiecie, jakiś tam balsam czy coś, więc tak sobie popatrzymy na spokojnie. Mamy dopiero godzinę 13, więc mamy cały dzień, bo nigdzie nam się nie spieszy, cały dzień na zrobienie tych zakupów. Wieczorem chcemy rozebrać tą dużą choinkę. Chciałam ją rozebrać wczoraj i przedwczoraj, ale w sobotę, właśnie chciałam poniedziałek, nie wiem czy wspomniałam. W sobotę cały czas tam, wiecie, sprzątałam i tak dalej. No a w niedzielę, wczoraj jakoś mi się za bardzo nie chciało tego robić, więc stwierdziłam, że rozbiorę ją dzisiaj. Zacznę też pomału już ściągać resztę ozdób, zobaczymy jak mi to pójdzie, no bo trochę jednak tego mam, ale w pierwszej kolejności właśnie chcę tą choinkę wyrzucić. Też chcę te wszystkie małe traktorki, tak jak Wam wspominałam, Jasia, czy tam jakieś autka, wiecie, takie no gorsze po prostu, włożyć do pojemnika, żeby w pokoju zostały tylko właśnie te, no te lepsze takie zabaweczki, bo no ten pokój nie jest zbyt duży i on nie ma za bardzo miejsca, żeby się w nim bawić, dlatego stwierdziłam, że nie będę wyrzucać tych zabawek, tylko właśnie weźmy sobie je na podwórko. Niedługo będzie wiosna, bo to minie raz, dwa, więc na pewno będzie się nimi fajnie bawił piaskiem, będzie woził właśnie piasek, trawę i tak dalej, więc myślę, że może być jeszcze lepsza zabawa niż w domu. Także tak, tylko właśnie bym chciała wjechać do Brico Marche, zobaczyć, czy mają jakiś taki pojemnik, żeby to wszystko tam było, wiecie, w jednym miejscu, no bo takie małe traktorki, jak zaczną się walać po całym podwórku, to raz, dwa zginie pewnie, ktoś to porozjeżdża autem i tak dalej, więc chciałabym, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Mam gumę, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale zapomniałam jej wyrzucić, a teraz tutaj nie chcę otwierać szyby, bo pada. Więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. O matko, ten znowu to chyba co się dzieje. Aha. Gościu przed nami takim busem, zamiast dać kierunek w prawo, że można go wyprzedzić, to dał kierunek w lewo i myślałam, że on chce skręcać, a nas jeszcze wyprzedzał jeden samochód. I się trochę wystraszyłam, że zaraz będzie jakiś boom, ale chyba się gościowi, wiecie, pomylił kierunki. Bo oni zazwyczaj dają prawy kierunek, że można wyprzedzać, że nic nie jedzie. Ale no wiecie, lepiej zwolniłam, no bo różnie, że w takiej pogodzie, żeby ten, który nas wyprzedzał, zdążył tutaj się gdzieś schować chociaż przede mną czy coś, no bo wiadomo. Jutro jedziemy z Jasiem do lekarza, do tego pulmonologa. Jak on wychodził ze szpitala, po prostu jak był wypisywany ten pierwszy raz po urodzeniu, jak go wzięliśmy do domu po prostu, bo on tam leżał 5 tygodni. Po urodzeniu on jest wcześniakiem, jeśli ktoś tutaj nie wie, bo widzę, że jest dużo nowych osób na kanale. Leżał w szpitalu na Polnej 5 tygodni prawie, bez jednego dnia. To właśnie on tam w szpitalu dostawał sterydy. Dostaliśmy nawet tą masę, tylko to nie są te sterydy na rozwój płuc, bo takie dostawał też, tylko normalne takie wziewne, to było co innego. Dostaliśmy tą taką maseczkę i wiecie, to takie do zduszania do domu, bo mówili, że może nam się to przydać, bo może być tak, że będzie tego potrzebował. No ale póki co nie było takiej potrzeby, więc nie jeździłam z nim ani do alergologa, ani do pulmonologa.
immunologa. Nie dostaliśmy nawet takich zaleceń ze szpitala. Wiadomo, no oni bardziej zalecają wszystkie takie kontrole, okulista, foniatra, takie rzeczy, które są, wiecie, ważniejsze, no wzrok, słuch i tak dalej. O resztę trzeba po prostu tutaj samemu zadbać. No ale on nam przedtem w ogóle nie chorował. On nam pierwszy raz zachorował na roczek, a wiecie, no wcześniaki podobno bardziej chorują. My to też, wiecie, bardzo uważaliśmy, dostawał dużo suplementów i tak dalej, ale od pewnego czasu, jak tylko dostanie kaszel, tak to w ciągu doby tak się bardzo nasila i nic nie pomaga, tylko właśnie steryt. Więc być może, jak go braliśmy ze szpitala i nam o tym mówiono, no to może teraz to mu się, wiecie, nawróciło, no nie wiem jak to nazwać. Po prostu wolę to sprawdzić u fachowca, no bo taki lekarz rodzinny czy pediatra, no nie znają się za bardzo na tym. Także jedziemy do pulmonologa do Poznania i zobaczymy, co nam powiedzą. Nie wiem, czy takim dzieciom robią testy jakieś, czy wystarczy, że wezmę ten wypis ze szpitala i tam też pewnie coś pisze, na czym ja się nawet nie znam. Także zobaczymy, być może dostanie jakieś, wiecie, leki, jakiś steryd do domu, żebym ja miała w razie czego. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo on praktycznie nie choruje, tylko właśnie te afty. Z tym, że teraz już mamy steryd na te afty i naprawdę, no bez porównania, naprawdę. Jeśli wasze dzieci chorują na afty często i do tego na przykład mają gorączkę czy coś, czy nawet pojawia się u waszych dzieci tak co 3-4 tygodnie gorączka bez niczego może być, albo na przykład tylko gardło i antybiotyk nie pomaga i tak dalej, to warto sprawdzić, czy wasze dziecko nie ma zespołu PFAP-a. Na początku oczywiście trzeba porobić mnóstwo badań krwi, żeby wykluczyć inne choroby, od których to może się powtarzać. Natomiast jeśli wszystkie badania krwi wyjdą dobrze, USG brzuszka, prześwietlenie klatki, tak jak w przypadku właśnie Jasia, to wiecie, wtedy już można zacząć podejrzewać ten zespół PFAP-a. I to są takie epizody wysokiej gorączki i Jasiu ma właśnie tak, że najpierw pojawia się afta i gdy ona się troszeczkę rozejdzie, wtedy do tego jest gorączka. I niestety wtedy ta odporność mu spada i wtedy nam od razu ma katar, kaszel, wiecie, takie, no jest po prostu przeziębiony i dostał na to steryt, ale nie wziewny czy coś, tylko taki w tabletkach. I to wystarczy, właśnie jednorazowo dostaje takie coś. I powiem wam, że w ciągu doby gorączka od razu, w sumie gorączka to ona po kilku godzinach znika, ale po prostu już się nie pojawia z powrotem i wtedy wiadomo, nie daje się dziecku nurofenu czy tam paracetamolu, nic takiego, żeby sprawdzić, czy ta gorączka spadła po tym sterydzie i faktycznie ma ten zespół PFAP-a, czy to nie miało żadnego wpływu. No, w przypadku Jasia to oczywiście od razu zadziałało. I tak samo afty momentalnie przestają się powiększać, bo on miał już takie stadium ostatnio, jak wtedy zaczęliśmy właśnie szukać innego lekarza, co ta pani doktor właśnie potwierdziła ten zespół. Ona jakby jako jedyna z wszystkich lekarzy, do których jeździliśmy, dzwoniliśmy i tak dalej, wpadła na pomysł, że on to może mieć. To jest rzadkie ogólnie. Więc wiecie, to nie jest takie powszechne, że idziemy do lekarza i lekarz mówi, o to może być to i to. No plus był też taki, że ta pani doktor jest młoda, więc ona też jakby ma tutaj inny zakres wiedzy, a nie tylko, że starsi dają antybiotyki albo coś, bo trzeba i tyle. I do tego jest też bardzo wysokie CRP. I niestety bardzo dużo lekarzy daje na to antybiotyk, a w Jasia przypadku te CRP spadało, no co prawda, ale nie jakoś bardzo. A po tym sterydzie od razu wszystko automatycznie mu spada, więc naprawdę no, ma potwierdzony ten zespół PFAP-a. Także no nie będę się już tu rozgadywać więcej, jeśli wasze dzieci mają takie jakieś podobne objawy, regularne jakby te gorączki i tak dalej, no to wiecie, możecie zasugerować swojemu lekarzowi, czy tutaj podejmujecie jakąś diagnostykę w tym celu, czy coś, także tak. I dojechaliśmy, ogólnie to są tak parkingi wszędzie zawalone, że to jest masakra, także będziemy musieli kawałek przejść, no niedaleko, bo stoimy i tak na tym parkingu jakby sklepowym, ale idziemy tutaj do apteki najpierw odebrać aptekę. Idziemy do Intermarsza odebrać aptekę, bo tutaj jest DOS, o tak. Także się ubieram i załatwimy to i od razu mamy tutaj
blisko Bricomarché, także od razu sobie przejdziemy i zobaczymy, czy są te pudełka do tych zabaw. Znaczy ja tylko jedno pudełko do zabawek i od razu byśmy zrobili porządek. Dobra, to wychodzimy, tak, Janie? Ja już się zdrzemnął. Dobra. Nie drzemnąłeś się? Czekaj, a jeszcze może poszukam. Nie drzemnąłeś? Kurczę, ja teraz muszę jeszcze przecież te recepty poszukać. O matko, dobra, widzimy się później. Dobra, przyjechaliśmy do Kauflandu. Tutaj już jest właśnie parking luźniejszy, więc fajnie. Kupili. No Jasiu już jest głodny i sobie wymyślił, że chce iść na pizzę, ale nie wiem, zobaczymy co z tą pizzą. Gdzieś tam go wezmę na jedzenie, jak jest głodny, ale nie wiem, czy pizzę, no bo ja przecież nie jem całej pizzy, więc bez sensu. Ja jem całą. Może na hot doga pojedziemy albo coś. Jasiu, zobaczymy. I kupiliśmy takie duże pudło, zobaczcie, do tych zabawek. Pokażę wam później, że co tam kupiłam. Tam są w sumie przeważnie leki, ale są dwa płyny, więc wam później to pokażę i no, dam wam znać też, czy się w ogóle sprawdzają. Jak będziemy w domu, to przetestujemy, tak Jasiu? A teraz na zakupki idziemy. Tak. Jasiu zgłodniał, tak? Dobre? Nie możesz ugryźć, to musisz się wyjąć. O, proszę. No, co my tu jeszcze? Fajnie tu, co Jasiu? Lepszy wybór. Co tu mamy? A nie, tu sądzić nie potrzebujemy. Musimy mąki teraz poszukać. Ja tu tak? Jesteśmy po zakupach i Jasiu był taki głodny, a tu jest obok, wiecie, nie chcesz teraz? Jest taka budka z jedzonkiem i wzięliśmy frytki i małego kebaba. O. Jasiu wcina. Słabo ci widać, Jasiu, trochę. Jest ciemno, nie? Smacznego. Smacznego. No, akurat wróciliśmy, mamy trochę po 17. Jasiu się już przebrał w piżamkę, powiedział, że się dzisiaj nie kąpię i wziął chipsy. Pokażę wam tutaj najpierw, co kupiliśmy. Zacznę od lodów, no z tego względu, że muszę je szybko schować. I tutaj mam kilka rzeczy tylko z Biedronki. I tutaj wzięliśmy takie dwa rożki, słony karmel i no ja sobie chciał loda ekipy. Te są bardzo pyszne, jak macie możliwość kupienia, to serio wam polecam. Aha, jeszcze tutaj tak rozciąłeś, jest dziwnie. No dobra, to usiądź się i jedz. No to po co rozciąłeś te chipsy? Ja nie chcę. Dobra, ja się otwieraj zamrożalnik, musimy schować je, bo ono chce się zamrozić. No i tu ja się to po prostu tam wziął, chcę tak otworzyć ci? I jak ktoś się wybiera do Biedronki, to jest promocja właśnie na wszystkie parówki Tarczyńskiego. Jak kupicie jedne, to drugie są za złotówkę i można tak maksymalnie chyba 3 sztuki dostać za darmo. Ja nie brałam 6 paczek, wzięłam 4, czyli miałam jakąś dyszkę promocji właśnie za te 2 paczki. Jakby 2 paczki miałam za darmo, za 2 zapłaciłam, więc super. Ja się na pewno nie zdążę ich zjeść, ale ja je zamrożę, bo często tak robię właśnie. Tak, bo to jest do 22 ważność, więc no w sumie może by zdążył. Bo w sumie to są prawie 2 tygodnie. No ale lepiej zamrozić. Wzięłam też taki papier nawilżany właśnie dla małego. Te żele mega lubię, właśnie one pachną jak Nivea. Zwykła maszynka. Dwa takie baluciki soczków, bo ja się lubię tylko pomarańczowe. I wzięłam płyn do płukania, bo ja tak chcę postawić. Ja używam te niemieckie, ale że teraz nie miałam możliwości, no to kupiłam jednego. Niby fajnie pachnie, ale zobaczymy właśnie jak się wypierze. Oj, zobaczcie, tu mamy tyle i jeszcze tutaj cały stół. Co, pękci? Cały stół, no i tu już puste reklamówki. I tak na szybko, właśnie mam dużo rzeczy, które były albo w promocji, albo ogólnie tanie z takiej, wiecie, nie Tesco, tylko kauflandzkiej firmy, że tak powiem. Dobra, to mamy jakieś tam kostki. Te przyprawy właśnie były mega tanie, kosztowały 60 parę albo 70 parę groszy. Gorące kubki też były w jakiejś promocji. Tubeczki. Tubeczki by nie było w promocji, nie? Tu mamy taki miks sałat, bo stwierdziłam, że robimy z pomidorkami, z ogórkiem i z serem feta. Tutaj jeszcze sobie wziął jabłuszka, papryka. Kupiliśmy takie, no nie wiem, to jest masło, czy to jest podróba masła, bo potrzebuję do upieczenia pączków, ale takich zdrowszych w piekarniku. No tak jak mówię, tutaj mam ten ser, jakiś tam kisiel. Jeszcze o nie przestawiaj. O, wziąłam takie coś, mega to reklamują, stwierdziłam, że spróbuję pasta do dań z patelni z suszonymi pomidorami i octem balsamicznym. Były różne wersje, ten jakoś mi najbardziej podpasował, ale zobaczymy, czy to w ogóle będzie dobre. Dam wam na pewno znać. Tu kolejna tubka, buka tarta w ogóle, jakaś śmieszne opakowanie, nigdy takiej nie widziałam.
Jakieś gorące kubki, to właśnie też nie gorące kubki, tylko Amino. One były też w jakiejś promocji. Chyba 2 plus 1 gratis. No idź. Aha. Dobra, tu mam znowu jakieś przyprawy. Miałam dużo drożdży, bo rozumiecie to, że tam były po 30 chyba 9 groszy? Nigdzie takiej tanich nie widziałam. Widzicie, to jest taka typowa firma właśnie Kauflandu. I widziałam chyba ich 10, no bo wiecie, tutaj tak mi wyszło 3 z groszem, więc spoko. No to są te właśnie chyba 3 i trzeba było chyba wziąć 3 równe, żeby była ta promocja. To wtedy płacimy za 2 paczki. Przyprawa do żeberek, tutaj jakaś papryka. O, to wzięłam, bo to mieliśmy kiedyś, było bardzo dobre, więc mogę Wam polecić. Oj, tutaj gorące kubki. O, ja to sobie kupił taki mały wałeczek, zobaczcie, nie? Fajny. Proszę, Jan, będziesz coś piek. Dobra, znowu te drożdże, tutaj jakieś tam zioła. O, tu były też mega tanie te sosy, mam nadzieję, że będą dobre. Co? Tam schowasz do wszystkich? Dobra. Tak, tam znowu jakiś kisiel, pieprz. O, to jest też fajne, taka panierka po prostu, żeby, wiecie, kurczak czy nawet pierś kurczaka zrobić, żeby to było wszystko chrupiące, więc mam nadzieję, że to będzie dobre, bo są takie duże gruszki, czuję, więc myślę, że powinno być dobre. Nie, nie będę Wam pokazywać tych wszystkich tutaj, tych, to jest bez sensu. Za długo to zajmie. To jadę dalej. Po prostu jakieś tam przyprawy i drożdże, no widzicie. O, tutaj wzięłam... Gdzie są nożyczki? A czemu ty obcinasz etykiety? Tu wzięłam jakieś 2 paszteciki. Zobaczymy, Jasiu właśnie lubi, więc tak. Wzięłam właśnie jakieś tutaj inne też sery takie do chleba. Pomidory i bazylia. Zobaczymy, jak będzie smakować. Tutaj wzięłam Jasiowi serek waniliowy. Tutaj mamy jakiś twaróg właśnie, ale z pomidorami, nie widziałam tego wcześniej. Tutaj jakieś 2 właśnie jogurciki, o, te są bardzo dobre i one były też tanie, po złoty coś. O, tu mamy jeszcze jeden właśnie, ale ten jest naturalny. Była promocja, że jak się weźmie 2 fantazje, takie same oczywiście muszą być, nie mogą być inne smaki, tak zrozumiałam z tego, to trzeci jest za darmo, a Jasiu właśnie dzisiaj jadł tego i mówił, że bardzo dobry, więc wzięliśmy te takie smaki. Jasiu, ty uważaj na lekarstwa, nie wyciągaj tego. Promocja jest też na Danonki, tylko musicie patrzeć, bo to jest chyba tylko na te pół na pół. I bierzecie właśnie 3, a płacicie za 2, taka sama właśnie tutaj promocja jak na te. Tu Jasiu wziął jakieś tubki, też jakaś inna firma, nie znamy, mamy nadzieję, że będzie dobra. Tutaj wzięłam z piątnicy tego, akurat ten serek znamy. Co tutaj, aha, śledziki jeszcze na raz, też promocja, 3 plus 1 gratis. Tutaj wzięłam taki makaron, też widzicie ich firma i to jest tutaj do środka się daje mielone, więc to jest dobre, bo ja już to jadłam, ale nigdy nie miałam z tej firmy, więc zobaczymy. Tutaj mam jakiś serek pleśniowy, jeszcze tubka, o zobaczcie, sól w ogóle w jakiejś śmiesznej tej torebce. Nie w foliówce, tylko właśnie w takim, widzicie, papierowym. Jaśku, co ty robisz? Wzięliśmy na próbę 2 soki, za chwilę otworzymy, zobaczymy czy dobre. No bo nigdy nie mieliśmy, więc... Jasiu, co ty szurasz, gdzie ty jedziesz? Dobra, i pokażę Wam jeszcze tutaj. Tutaj wzięłam opiekane płaty śledziowe, ryż. O, mega tanie te kuseczki nawilżone były. Pokazałam wszystko mi się. Zupka. Bardzo tanie te nawilżone chusteczki. Tu jakieś tam bułeczki. O, była też promocja na mięsko mielone i na mięso z nogi z kurczaka. Wzięłam marmoladę, bo będziemy właśnie te pączki robić. Tutaj wzięłam jakąś sałatkę z makrelą, bo wydaje mi się, że my chyba w takich małych pojemnościach kupowaliśmy kiedyś ją i była bardzo dobra. Jest właśnie w Kauflandzie promka na te frytki, są za równe 5 zł. Wzięliśmy cytrynki, jeszcze nie chcę gumy teraz, o duże, nie chcę. Kaszę mannę, szkoda, że takie małe opakowanie, ale trudno, innych nie było. Ale zobaczcie ten duży ketchup i on kosztował 5 z groszem. Tutaj mamy litr, więc zobaczymy, tam mam znać, czy jest dobry. Tutaj olej też, on był mega tani, on kosztował 8 coś. Możesz, 8 coś, a teraz wszędzie to już będzie ponad dyszkę taki litrowy olej. No to tutaj te chipsy ja się otworzył. Tutaj mamy warzywa na patelnie orientalne, tak myślałam właśnie, żeby zrobić z ryżem, więc taka ala chińszczyzna. Tu wzięliśmy jakąś bagietkę, zobaczymy, nigdy takiej nie mieliśmy. Wzięłam miód do herbaty. Makaronik, winogronka, worki na śmieci, mleko. Wzięłam tylko 2, z tego względu, że to mamy tylko do tam kaszki czy
kaszki, czy budyniu, czy do kawy, a Jasiu pije teraz kozie, bo niestety często po krowim wymiotował, mimo że miał robione badanie z krwi i nie jest uczulony na mleko, więc nie rozumiem tego, ale tak było. Po kozim nic takiego nie ma, więc kupujemy. Fakt, że one są dwa razy droższe, albo nawet i więcej, bo takie mleko kosztuje 5 zł, tutaj mamy pół litra, więc litr kosztuje dychę, to myślę, że jeszcze więcej niż jeszcze raz tyle to kosztuje. No ale trudno. Tutaj majonez wzięliśmy, koncentraty. Nie wiem, czy też nie było jakiejś promocji na, na tą pastę. No nie wiem, nie pamiętam. O, wzięłam z indyka parówki. Co, Jasiu? Ja nie chcę gumy, naprawdę. I one kosztowały 3 z groszy, więc myślę, że niska cena. Zobaczcie, no to całkiem takie spore. Wzięliśmy tortillę, bo właśnie zrobimy sobie na obiad jakiś dzień, więc tak. Taki makaron też wzięłam. Ogórek, taki makaronik, kaszę jęczmienną, mąkę, pomidorki. No to są moje leki na cukier, Jasiu. No tutaj ten mleczko kozie. Wzięłam taką margarynę, nie wiem, czy będzie dobra, zobaczymy. W ogóle była mega tania, więc zobaczymy, przetestujemy ją. Taki serek i filety z makreli. Aha, i jeszcze tutaj Lactima, takie te trójkąciki. Co się wykręciło? Aha, to jest takie zabezpieczenie. I byliśmy też w tym Brico Marché zobaczyć pojemniki, ale na zabawki, ale były takie drogie, że poszliśmy do Pepco i zostaliśmy oczywiście. I to jest impregnat do zlewu zmywaków granitowych, bo zobaczcie, my mamy ogólnie ten zlew, on jest czysty, wszystko i widzicie, takie ma plamy, więc stwierdziłam, że może to będzie dobre, bo jeszcze było takie coś do mycia i tak dalej, ale ja wzięłam taki impregnat, żeby zobaczyć, czy wiecie, to się trochę nabłyszczy, bo on ogólnie jest matowy, no ale to wygląda brzydko. No i takie pudełko, tutaj mam jakieś śmieci, no nie patrzcie na to. Takie pudło wzięliśmy, ono kosztowało 20 zł i ono się sprawdzi idealnie, oczywiście jest tego pokrywka, a te w Brico Marché były o połowę mniejsze i kosztowały 30, a jak taka wielkość jak to, to od 80 nawet złotych, więc nie wiem. I zwykłe plastikowe to było też. Otworzyć lizaczka? Dobra, pożegnaj się, zakończ filmik. Nie witamy. Dziękujemy za uwagę. Dajcie suba. 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 O, i pa pa. I pa pa, na razie do domu. Pa pa, idziemy spać. Idziemy spać.